W dzisiejszym materiale pokażę Ci złotą wskazówkę. Wskazówkę, która pomoże Ci schudnąć, osiągnąć deficyt kaloryczny i spalać tkankę tłuszczową. I to bez jakiegoś liczenia kalorii i bez stosowania diet czy różnych jakichś metod odchudzania. Wszystko dowiesz się dzisiaj. I zastosowanie tej jednej rzeczy może naprawdę odmienić Twoje życie. Tą złotą zasadą jest określenie konkretnej liczby posiłków. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ pomoże Ci to kontrolować Twoje jedzenie, Twoją żywność, Twoje posiłki, jakie sobie komponujesz w ciągu dnia. I nie chodzi mi o to, żeby zmieniać całkowicie swoje żywienie, że musisz być na ściśle określonej diecie. To nie o to chodzi. Wystarczy, że zastosujesz to, że będziesz trzymała się konkretnej liczby posiłków. Po pierwsze, pomoże Ci to ograniczyć podjadanie między posiłkami. Po drugie, lepiej będziesz planowała swój dzień w taki sposób, że będziesz planowała, jakie posiłki zjesz w ciągu dnia. I nie muszą być to nie wiadomo jakie posiłki. Ważne, żebyś je sobie planowała. Wtedy będziesz bardziej skupiona na tych posiłkach. Jeśli masz nadwagę, to zapewne jesz taką ilość kalorii, by utrzymać tą swoją masę ciała. I zapewne też nie wiesz, ile jedzenia w ciągu dnia jesz, bo jesz różne przekąski i wpadają po prostu różne posiłki. Ciężko Ci to kontrolować. A właśnie określenie konkretnej liczby posiłków może pomóc Ci osiągnąć ten deficyt kaloryczny. Po co jest ten potrzebny deficyt kaloryczny? A po to, żeby spalać właśnie tą tkankę tłuszczową. Jeśli w Twoim żywieniu jest chaos, no to ciężko Ci określić, czy Twoje posiłki i ile powinnaś jeść mniej, by właśnie jeść mniej tych kalorii i osiągnąć ten deficyt kaloryczny. I oczywiście, nie mówię tutaj, żeby od razu liczyć każdą kalorię. Chodzi o to, że ta jedna zasada mimowolnie, intuicyjnie pomoże Ci osiągnąć ten właśnie deficyt kaloryczny. Tak samo ograniczając przekąski czy inne fast foody, które mogły być częścią Twojego żywienia i które powodowały nadwyżkę kaloryczną i to, że no, doprowadziłaś się do tego, że obecna masa ciała jest taka, jaka jest i ją po prostu utrzymujesz. Więc trzeba wprowadzić pewne zmiany. Dlatego załóż sobie, że jesz 3 albo 4 posiłki w ciągu dnia i obserwuj. Obserwuj swoją wagę. A bardzo możliwe, że zauważysz, że schudłaś na przykład w ciągu 2 tygodni kilogram. W ciągu miesiąca może 2 kilo, 3 kilo. Nie będzie to jakoś niesamowicie szybki proces, ale ten proces może być działać w taki sposób, że osiągniesz długoterminowe efekty. I co najlepsze, zmienisz swój styl życia, zmienisz swój styl żywienia. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to pomoże Ci ochronić się przed efektem jojo, czyli powrotem swojej wagi. Co zrobić, gdy na przykład waga stanie w miejscu? No to jak już wiesz, ile jesz konkretnych posiłków, jak one mniej więcej wyglądają wielkościowo, no to możesz intuicyjnie je po prostu zmniejszyć. Żeby po prostu troszeczkę mniej, żeby te posiłki na talerzu były mniejsze. I dzięki temu krok po kroku możesz zwiększać deficyt kaloryczny. I dalej po prostu spalać tą zbędną tkankę tłuszczową. I to jest w tym wszystkim najlepsze, że nie musisz liczyć kalorii, bo po prostu robisz to intuicyjnie. Tak jak powtarzałem, jest to proces bardziej wymagający niż na przykład takie stosowanie diety, w której masz rozpiskę, w której masz konkretną liczbę kalorii i konkretne posiłki. Ale ta metoda, w której używasz konkretnej liczby posiłków, pomoże Ci osiągnąć właśnie te długoterminowe efekty. I tak samo tą metodę można stosować po zastosowaniu na przykład jadłospisu, jeśli obawiasz się, że efekt jojo powróci. Ta złota wskazówka jest związana z tym, że obserwuję różnych ludzi, którzy wprowadzają pewne zmiany do swojego żywienia. Tak samo było u mnie, tak samo było u innych, którzy schudli i utrzymali swoją wagę. I o to chodzi, by zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Jeśli my je zmienimy, to osiągniemy ten nasz cel, ten główny cel, by zmienić naszą sylwetkę, poprawić nasze zdrowie. I to na stałe, a nie tylko na chwilę, czy tylko na święta. Zastosowanie tej jednej złotej wskazówki pomoże Ci osiągnąć tą właśnie szczupłą sylwetkę, która będzie stała, która będzie na zawsze z Tobą i nie wróci ten właśnie efekt jojo.
Bo dlaczego tak jest? Bo właśnie zmieniłaś swoje nawyki żywieniowe. A to jest najważniejsze. Bo te wszystkie diety, te wszystkie metody odchudzania, one powinny polegać na tym, że zmieniamy nasze nawyki żywieniowe na zdrowsze, że jemy mniej kalorii i osiągamy zdrową, szczupłą sylwetkę. To jest najważniejsze. Dlatego uważam, że ta wskazówka jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o efekty takie długoterminowe. I to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj mi łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Oczywiście Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie naprawdę znaczy to wiele. Serdecznie dziękuję, Mateusz Muński.